Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informacje dnia. Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję, na której przedstawi nowe propozycje dla rolników. Spotkanie odbędzie się w Wierzchosławicach 13 listopada. Partia i przedstawiciele rządu przedstawią propozycje dla rolników i podsumują dotychczasowe działania w tym obszarze. W konwencji mają wziąć udział najważniejsi politycy PiS-u, w tym premier Beata Szydło i prezes Jarosław Kaczyński. Nie zabraknie także ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Zaplanowane są ich wystąpienia. Konwencja nieprzypadkowo odbywać się będzie w Wierzchosławicach. To miejsce narodzin Wincentego Witosa, przedwojennego premiera i polityka PSL-u. Zbliżają się również wybory samorządowe. Jak podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową jeden z polityków PiS-u, w wielu miejscach partia będzie walczyć z ludowcami, którzy przez lata nie poprawili znacząco sytuacji rolników. Część postulatów polityków PiS-u jest już realizowana. Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii zapowiadało m.in. wsparcie szkół rolniczych, ochronę rodzinnych gospodarstw rolnych i ochronę polskiej ziemi. Pod koniec kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. PiS zaproponowało też system realnych rekompensat za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, a także wypłaty za szkody łowieckie. Projekt przepisów w tej sprawie rząd przedstawił pod koniec września. To ma być ostatni etap cyfryzacji telewizji w Polsce. Na Multiplexie 8 ruszają kanały, które będą w rękach największych graczy obecnych na tym rynku od lat. Multiplex 8 był rozdzielony jeszcze za czasów Jana Dworaka i jego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uzyskały tam koncesje te stacje, które powiązane są z dotychczasowymi potentatami na polskim rynku mediów. Pośrednio również, to jest takie nowe zjawisko, również i ci, którzy są silni w internecie, a wcale nie są o proweniencji prawicowej, również bardzo mocno wchodzą na rynek telewizyjny. Mówi Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu ruszył kanał Zoom TV związany z portalem Onet.pl, który jest w rękach zachodniego kapitału. W najbliższym czasie na MUX-ie 8 wystartuje także Nowa TV, należąca do ZPR-ów. Pod koniec roku zaczną nadawać program telewizja portalu WP.pl, a także Metro TV, należąca do Agory. Wszystkie kanały mają być w jakości SD. Nadal nie wiadomo, jakie kanały umieści na multipleksie Telewizja Polska, która ma do dyspozycji miejsca na 3 kanały SD lub 1 kanał HD i 1 kanał SD. Duże koncerny medialne, które do tej pory dominowały na rynku, przejmują kolejne pole do tego, żeby nadawać swój sygnał. Taka sytuacja może budzić poważne obawy społeczne, zauważa dr Wojciech Wciseł, medioznawca. Przejmowanie przez duże koncerny kolejnych areopagów do nadawania swojego sygnału może świadczyć albo o niedoskonałości systemu medialnego w Polsce, albo o wysokich wpływach tych mediów na polityków, na grupy, które tym konkretnym medium bądź stanowieniem prawa mediów rządzą. Cała sprawa jest tym bardziej poważna, gdyż sytuacja dla niezależnych mediów po starcie 8 multipleksu pogorszy się. To jest też przyczynek do rozmyślania nad tym, jak słabe pod względem kapitałowym i finansowym są te media niezależne w naszym kraju, ponieważ one nie potrafiły wystarczająco dobrej, konkurencyjnej oferty i również nawet startu w tym 8 multipleksie sobie zaplanować. Widać, że niezależnych mediów nie stać na bardzo duży wydatek w postaci kolejnego kanału telewizyjnego i że Polacy powinni jeszcze większe wsparcie udzielać tym niezależnym mediom. Znów wraca temat bezwzględnej ochrony pieszych na pasach. W ubiegłej kadencji Sejmu projekt ustawy przepadł. Teraz posłowie chcą do niego wrócić. Czy czekają na zmiany w kodeksie drogowym? Sprawdzał nasz reporter. Piesi w Polsce nie mają łatwego życia. Samowola w parkowaniu pojazdów na chodnikach skutecznie utrudnia im codzienne poruszanie się. Prawa pieszych są wyraźnie ignorowane. Ważniejsza jest tak zwana poprawa przepustowości ruchu kołowego. Tymczasem statystyki dotyczące liczby wypadków z udziałem pieszych są zatrważające. W tym roku w województwie wielkopolskim do 30 sierpnia odnotowaliśmy 488 tego typu zdarzeń, z czego 233 zdarzenia drogowe miały miejsce właśnie na przejściach dla pieszych.
A to tylko dane z jednego województwa. Kierowcy, sprawcy wypadków na pasach najczęściej tłumaczą się tym, że pieszy im wtargnął. W polskim systemie bezpieczeństwa przejścia dla pieszych są pułapką. Pieszy niby ma pierwszeństwo, ale dopiero gdy wejdzie na pasy. Eksperci mówią wprost, prawo drogowe w tym zakresie trzeba zmienić. Tutaj, gdzie akurat następują konflikty, czyli między pieszymi a kierowcami, motocyklistami, na pewno aktualne zapisy dobrze, gdyby zostały skorygowane. Za zmianami opowiadają się też politycy. Europoseł i audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Janusz Wojciechowski niedawno rozpoczął dyskusję w tej sprawie. Na jednym z portali internetowych napisał: przejścia dla pieszych mają sens tylko wtedy, gdy pieszy jest na pasach świętą krową. Tak jak jest w Londynie, w Paryżu, w Luksemburgu i w większości cywilizowanych miast. Kierowca wie, że jak potrąci kogoś na pasach, to nie będzie dla niego zmiłuj, zero usprawiedliwień. Za bezwzględnym pierwszeństwem pieszych na pasach opowiada się sporo polityków różnych opcji. Zgodnie z propozycjami autorów projektu, jeśli kierowcy zobaczą pieszych stojących przy wejściu na zebrę, będą musieli zatrzymać się i przepuścić ich. Piesi natomiast powinni poczekać, aż auta zahamują. Ważne jest, żeby zarówno będąc kierowcą cały czas być skupionym na drodze, ale również jako osoba piesza, jako pierwszy uczestnik ruchu drogowego, żeby również zwracać uwagę nie tylko na to, co wyświetla, dajmy na to, sygnalizator świetlny, ale żeby stosować, tak jak kierowcy, zasadę ograniczonego zaufania. Nowe przepisy nie mają dotyczyć jedynie tramwajów, ponieważ mają one zbyt długą drogę hamowania. Ekspert motoryzacyjny Ryszard Fondrzychowski uważa, że zanim wprowadzi się nowe prawo, trzeba bardziej uwypuklić przejścia dla pieszych, podświetlić je, zadbać o prawidłowe oznakowanie czy właściwe serwisowanie. Infrastruktura drogowa w Polsce nie jest na dzień dzisiejszy przystosowana akurat do takiej zmiany prawnej. Według danych Komisji Europejskiej z zeszłego roku najmniej śmiertelnych wypadków drogowych odnotowuje się w Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Danii. Najwięcej z kolei w Rumunii, Bułgarii, Litwie i Polsce. Potrzebę zmian w przepisach drogowych potwierdzają policyjne statystyki. Od piątku zginęły 23 osoby, a 338 zostało rannych. Policja w ramach corocznej akcji Znicz apeluje o bezpieczną, odpowiedzialną i ostrożną jazdę. To właśnie jesienny okres przejściowy jest najbardziej tragiczny na polskich drogach. W tym czasie dochodzi nie tylko do sporej liczby wypadków, ale ginie najwięcej pieszych. Dlatego tak ważne jest, aby nosić elementy odblaskowe lub latarki. W ciągu ostatnich 3 dni doszło do 272 wypadków. To o 47 więcej zdarzeń niż w analogicznym czasie w ubiegłym roku, a natężenie ruchu będzie znacznie większe dopiero jutro. Policja zwraca uwagę, że przyczyną większości wypadków jest brawura jazdy kierowców oraz nadmierna prędkość. Należy pamiętać, że przymrozki i mgła nie sprzyjają szybkiej jeździe. Policja zatrzymała od piątku 776 nietrzeźwych kierowców. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Każdy kierowca powinien wsiadać za kółko trzeźwy i być wypoczętym. Wybierając się w dalszą podróż, należy też co około 100 km zrobić krótki postój. Przestrzeganie tych zaledwie kilku podstawowych zasad pozwoli nam bezpiecznie wrócić do domu. Polska pamięta o bohaterach. Symboliczne znicze zapłonęły m.in. na mogiłach Polaków pomordowanych w trakcie II wojny światowej czy na grobach ofiar reżimu komunistycznego. W upamiętnienie bohaterów aktywnie włącza się Instytut Pamięci Narodowej. 23 października w wielu polskich miastach po raz ósmy odbyła się akcja Zapal Znicz Pamięci, będąca wspólnym dziełem regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i oddziałowych biur edukacji narodowej IPN. Polacy upamiętnili rodaków pomordowanych w pierwszych tygodniach hitlerowskiej okupacji. Odszukujemy zapomniane, niekiedy zaniedbane groby, mogiły, ponieważ egzekucji często dokonywano w lasach, mordowano nauczycieli, burmistrzów, wójtów, duchownych czy działaczy plebiscytowych. Mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek. Tego typu akcje skierowane są przede wszystkim do młodzieży. Mają wyrabiać poczucie wdzięczności wobec bohaterów, wskazuje historyk profesor Wojciech Polak. Za takim żniczem mogą iść też przecież w przyszłości jakieś działania konkretne. Przecież w wielu przypadkach te groby, mogiły są zaniedbane albo nie pielęgnowane tak jak powinny.
powinny. Tutaj się otwiera ogromne pole dla działalności społecznej, różnych organizacji, stowarzyszeń. Wieńce od prezesa IPN spoczęły na grobach uroczyście pochowanych w tym roku Danuty Siedzikówny Ingi i Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Instytut dofinansował również zakup 3000 zniczy i sprzętu do porządkowania cmentarza Janowskiego we Lwowie. Nasze groby Polaków są rozsiane po całym świecie. Najwięcej oczywiście jest ich na Kresach, dlatego że tam była wielowiekowa polska obecność i dzisiaj bardzo często po tej obecności zostały tylko groby. O Wileńskiej Rosie, gdzie znajduje się mauzoleum matki i serca marszałka Józefa Piłsudskiego, nie zapomnieli Polacy mieszkający na Litwie. Uporządkowanych zostanie prawie 13 tysięcy grobów. Zbierane są również znicze, które w Dniu Wszystkich Świętych wileńscy harcerze zapalą na zapomnianych mogiłach dawnych mieszkańców miasta. Cieszę się bardzo z tych inicjatyw naszych rodaków, którzy dbają o ślady swojej wielowiekowej tam obecności i dla nas jest bardzo istotne to, żeby ich w tych działaniach wspierać. Mówi wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Na skutek akcji Światełko dla Rosy w zeszłym roku udało się zebrać ponad 8 tysięcy zniczy. Na skutek wczorajszego trzęsienia ziemi 40 tysięcy mieszkańców środkowych Włoch straciło swoje domy bądź musiało je opuścić. Media szacują, że liczba osób, które pozostaną bez dachu nad głową, może wzrosnąć do 100 tysięcy. Zniszczenia są ogromne. Nie ma jednak ofiar śmiertelnych, ale około 20 osób zostało rannych. Poważne szkody zanotowano w ponad 100 miejscowościach i osadach w regionach Umbria i Marke. Niektóre osady zostały niemal zrównane z ziemią. Pozostały tam tylko gruzy. Ziemia cały czas drży. Wiele osób straciło cały swój dobytek. Nie mam słów. Byłam z moim synem zobaczyć dom. Wyglądało to tak, jakby bomba w niego uderzyła i zniszczyła wszystko wewnątrz. Zgasło też wszystko na ulicy. Sklep został również zniszczony. Straciłam wszystko. Często mamy trzęsienia ziemi w tej dzielnicy, więc jesteśmy trochę do nich przyzwyczajeni, ale tym razem było inaczej, to było naprawdę katastrofalne. Strażacy zadzwonili do mnie i powiedzieli: wyjdź, wyjdź, i kazali mi opuścić mój dom. Tysiące mieszkańców spędziło dzisiejszą noc w samochodach, karawanach turystycznych i namiotach. Musimy znaleźć miejsce, nie możemy przejść do namiotów lub mieszkać w naszych samochodach. Spójrzcie na pogodę, to nie jest odpowiedni moment. Ponad 2200 osób przewieziono do hoteli i pensjonatów w nadmorskich miejscowościach w Marke. Planuje się, że pozostaną tam do kwietnia. Skutek wczorajszego trzęsienia ziemi. Zawaliły się również te domy, które wytrzymały zarówno środowe wstrząsy, jak i kataklizm w sierpniu, gdy w rejonie Amatrice zginęło prawie 300 osób. Sytuacja była rażąca od 24 sierpnia, kiedy były dwa silne wstrząsy w środkowych Włoszech. Te regiony są pozbawione mieszkańców. Kiedy 24 sierpnia doszło do trzęsienia ziemi, było tak wiele osób, które ucierpiały. Przede wszystkim ludzie, którzy pracują w rolnictwie. Oni nie mieli namiotów, nie dano im domów, będą musieli poczekać do wiosny. Nie rozumiem, gdzie będą żyć tej zimy. Jak wynika z pierwszych danych resortu kultury Włoch, po wstrząsach ostatnich dni liczba zniszczonych lub uszkodzonych historycznych kościołów oraz innych zabytków sięga około 5 tysięcy. Co najmniej 21 milionów Amerykanów oddało już swój głos w wyborach prezydenckich. Wyścigu do Białego Domu wciąż prowadzi Hillary Clinton. Jednak według najnowszego sondażu jej przewaga nad Donaldem Trumpem zmalała do 1 punktu procentowego. 46% Amerykanów chce głosować na Hillary Clinton, 45% poprze w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Wynika z najnowszego sondażu opublikowanego przez dziennik Washington Post. W ciągu tygodnia różnica między kandydatami zmalała z 12 do 1 punktu procentowego. To efekt kolejnej odsłony afery mailowej. FBI weszło w posiadanie nowych maili, które mogą mieć związek z zakończonym w lipcu dochodzeniem w sprawie Clinton. Hillary has nobody to blame but herself. Hillary Clinton może winić tylko siebie za jej kłopoty z prawem. Jej działania były umyślne, celowe i zamierzone. Założyła nielegalny serwer z oczywistego powodu, zatajenia jej przestępczych postępków przed opinią publiczną.
Na finiszu wyścigu o fotel prezydenta USA aferę mailową wykorzystuje Donald Trump. Jak deklaruje, ponad 1/3 ankietowanych na skutek decyzji FBI jest mniej skłonna poprzeć Hillary Clinton. Winą za spadek poparcia kandydatka demokratów obarczyła szefa FBI Jamesa Comeya. And so we've called on Director Comey. Wzywamy dyrektora Comeya do wyjaśnienia wszystkiego od razu, niech wyłoży kartę na stół. Oczywiście Donald Trump wymyśla już o tym swoje kłamstwa, wprowadza w błąd i zniechęca Amerykanów. He is doing his best to confuse, mislead and discourage the American people. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na 8 listopada. 37 stanów USA zezwala jednak na wcześniejsze głosowanie, w którym swój głos oddało już co najmniej 21 milionów Amerykanów. Według medialnych doniesień w tym roku z możliwości wcześniejszego głosowania może skorzystać nawet połowa wyborców. W stanach wahadłowych jak Nevada, Floryda czy Colorado głos oddała już prawie 1/4 wszystkich uprawnionych. I to już wszystkie wiadomości w południowym wydaniu Informacji Dnia. Życzę Państwu przyjemnego i radosnego popołudnia. Do zobaczenia. 46% Iwona Kowalska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Dziś na przeważającym obszarze pogodnie opady deszczu nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą, a deszcz ze śniegiem i śnieg na północnym wschodzie. Najchłodniej w Moskwie około minus 2 stopni, a najcieplej w Madrycie i Rzymie 22. I przejdźmy do mapy kraju. W zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a we wschodniej dużo chmur z przejaśnieniami. Słabe opady deszczu na północnym wschodzie. Na termometrach od 6 stopni w Lublinie do około 11 stopni w Gdańsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1027 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia. Do zobaczenia.